Abram przeszedł tę ziemię aż do miejsca Sychem, do równiny More. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:6. Abraham i nieprzyjaciel w ziemi. Przybywając do Kanaanu, stwierdza, że Kananejczycy byli wtedy w ziemi. Jest to głęboko znaczące. O Abrahamie Bóg powiedział, będę ci błogosławił. O Kanaanie Bóg powiedział, przeklęty niech będzie Kanaan. Pierwsza Księga Mojżeszowa 9:25. Gdy Bóg wprowadził Abrahama, człowieka błogosławieństwa, do ziemi obiecanej, ten od razu odkrył, że diabeł już wprowadził do tej ziemi człowieka przeklętego. W ten sposób diabeł starał się udaremnić zamysł Boga i przeszkodzić człowiekowi wiary w wejściu w posiadanie ziemi. Tak samo jest z chrześcijaninem. Jest on powołany z obecnego świata, jest uczestnikiem powołania niebieskiego, jest obdarzony wszystkimi duchowymi błogosławieństwami w miejscach niebieskich, odpowiadając na wezwanie i opuszczając świat, przekonuje się, że sprzeciwiają mu się niegodziwe duchy w niebiosach, jak mówi nam list do Efezjan 6, rozdział 12, werset. Wierzący, który stara się wejść w swoje duchowe błogosławieństwa, znajduje tam przeciw sobie duchową niegodziwość, która chce mu przeszkodzić w zajęciu niebiańskiej ziemi, która jest jedyną prawdziwą i właściwą częścią Kościoła. Dla Abrahama Ur Chaldejskie było w przeszłości. Posiadanie ziemi było jeszcze przyszłe. W międzyczasie nie miał on ani świata, który opuścił, ani lepszego świata, do którego zmierzał. Takie też jest stanowisko chrześcijanina, który odpowiada na wezwanie Boże. Opuścił ten obecny zły świat, ale nie dotarł jeszcze do świata przyszłego. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejsca Sychem, do równiny More. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:6.